Tutaj, na Stadionie Lipskim, rozwiały się nasze marzenia o udziale w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Nasza drużyna nie zdołała powtórzyć sławnej wiktorii z Chorzowa. Na sygnał sędziego Anglika pana Klof, Polacy ruszają ostro do ataku. W pierwszych minutach gry ataki drużyny radzieckiej należą do rzadkości. Ton grze nadają Polacy. Niestety zagrywki Brychczego, Kępnego i Jankowskiego nie przynoszą upragnionej bramki. Jaszyn broni się z trudem. Trzydziesta minuta gry. Strzelcow ładuje z 8 metrów piłkę pod poprzeczkę. Polacy, nie dajcie się, dopingują trybuny, ale nasi już się zalamali. Jankowski strzela wprost w ręce Jaszyna. Jeszcze nic straconego. Brychczy podał Cieślikowi, Cieślik ciągnie na bramkę i... Ciągle jeszcze 1-0. Może zdolamy wyrównać. Ale oto znów zaczynają się ataki na twierdzę Stefaniszyna. Strzelcow i Wiedosław strzelają raz po raz. Na 7 minut przed końcem meczu Stefaniszyn kapituluje. Strzał Fiedosowa nie do obrony. Żegnajcie nadzieję na Sztokholm. Tym razem przeciwnik był od nas lepszy.